W Warszawie odbyła się wzruszająca ceremonia pożegnalna Elżbiety Zającówny, która zmarła 28 października w wieku 66 lat. Tłumy fanów, przyjaciół i znanych osobistości zgromadziły się, aby oddać hołd zmarłej aktorce. W kościele środowisk twórczych, przy placu teatralnym 18, ustawiono białą urnę z prochami artystki, otoczoną kwiatami i zapalonymi świecami. Podczas mszy, która rozpoczęła się punktualnie o 12,00, ksiądz wspominał nie tylko niezapomniany rol zającówny, ale także jej niezwykły wpływ na polską scenę artystyczną. W swoim przemówieniu podkreślił „Jesteśmy tu, aby wesprzeć bliskich pani Elżbiety. Z fascynacją siedzieliśmy przed telewizorem, oglądając jej rolę. Pamięć o niej nigdy nie przeminie, choć z czasem może blaknąć. Jesteśmy tu jako wspólnota, by przypomnieć sobie, że aktorka odeszła dużo, dużo za wcześnie. Pomszy żałobnej Eny z prochami zostanie złożona 7 listopada na krakowskim cmentarzu. Rodzina nadal czeka na wyniki sekcji zwłok, które mają być dostępne na początku 2025 roku. Śmierć aktorki pozostaje otoczona tajemnicą, dodając głębi emocjom towarzyszącym ostatniemu pożegnaniu. Zachęcam do podzielenia się swoimi wspomnieniami o Elżbiecie Zającównie w komentarzach. Czy pamiętacie jakieś szczególne role, które szczególnie zapadły Wam w pamięć? Podczas pożegnalnej mszy za Elżbietę Zającównę, która odbyła się w Warszawskim Kościele Środowisk Twórczych, uczestnicy otrzymali na wejściu pamiątkowe karteczki z poruszającym napisem, który oddawał ducha tego smutnego, lecz pełnego nadziei wydarzenia. Na karteczkach, które przypominały o przemijaniu, znajdował się obraz róży oraz napis: Dziś moją duszę w ręce twe powierzam, mój stworzycielu i najlepszy ojcze. Do domu wracam jak strudzony pielgrzym, a ty z miłością przyjmij mnie z powrotem. Tułaczka moja już dobiegła kresu, dla moich oczu słońce ziemi zgasło. W tobie, mój panie, znajdę pokój wieczny. Ty będziesz dla mnie niegasnącym światłem. Wzruszający element towarzyszący urnie z prochami aktorki, która została ustawiona przed ołtarzem, otoczona kwiatami to mała czterolistna koniczyna. Umieszczona subtelnie przy urnie, prawie niezauważalna dla wielu koniczyna ta była symbolem nie tylko szczęścia, ale głębokiej symbolicznej wartości. W kulturze starożytnej czterolistna koniczyna była ceniona jako znak życiowej siły i zdolności do przezwyciężania trudności. A jej listki reprezentowały nadzieję, wiarę, miłość i szczęście. Scena pożegnania w kościele była niezwykle poruszająca, gdy żałobnicy podchodzili do urny, aby po raz ostatni pożegnać się z aktorką. Obecność czterolistnej koniczyny, symbolicznie położonej obok urny, przypominała o życiu pełnym wyzwań, ale i o nadziei, która nigdy nie umiera. W miarę jak rodzina, Przyjaciele i wielbiciele Elżbiety Zającówny gromadzili się wokół, emocje sięgały zenitu, a wspomnienia o zmarłej i jej życiu wypełniały przestrzeń Kościoła. Niech ten delikatny symbol koniczyny przypomina wszystkim o sile, jaką niosą ze sobą miłość i wspomnienia.